występują. Miłość i przemoc, odcinek 123. Wiesz co, maleńki? Powinieneś zrozumieć, że dla mężczyzny najważniejsza jest rodzina. I sztuka wybrania właściwej kobiety do jej utworzenia. Ja na przykład wybrałem twoją mamę. Wprawdzie jest wiecznie niezdecydowana i sama nie wie, czego chce, ale jestem pewien, że z twoją pomocą zwyciężymy. Uda nam się zbudować rodzinę, której tak bardzo pragniemy. To znaczy, już nią jesteśmy, ale chodzi mi o to, abyśmy wszyscy byli razem, mieli wspólny dom, codziennie wzmacniali naszą miłość. Chociaż nie ma nic silniejszego niż moja miłość do Anny. Ano, jesteś. Cześć. Jak tam ukochany skarb mamusi? Jeśli chodzi o mnie, to byłem grzeczny. Cześć, Ano. Chodź zobaczyć, jak zjeżdżam bez trzymanki. Słyszałam, co mówiłeś do małego. To było bardzo ładne. Cosa muy bonita, Jesús Marco. Obyś zawsze tak do niego mówił. Wszystko zależy od ciebie, moja droga. Tylko ty możesz uwolnić mnie od Pamela Johnson. Taki jest mój cel. Tylko na tym mi zależy. Jesteś pewna, że tylko na tym? Widziałaś? Wiesz co, Umberto? Chcę ci wytłumaczyć, dlaczego tak bardzo kocham Doris. Słyszałeś, że byłam ciężko chora. Z powodu tej choroby popełniłam mnóstwo głupstw. Byłam bardzo niedobra dla ludzi. Robiłam złe rzeczy. Dlatego straciłam wtedy Juana Carlitosa. I wtedy zaopiekowała się mną Doris. Pilnowałabym, nie robiła głupstw. Dowiedziałam się wtedy, że ona też straciła swoich dwóch synków. Jednego o imieniu Umberto i drugiego Pedrita, który teraz jest w niebie. Gdy odnalazł się Juan Carlitos, Doris bardzo mi pomogła. Dlatego teraz, gdy odnalazłeś się ty, ja chcę jej pomóc. Może razem jej pomożemy. W tej chwili mogę wam jedynie poradzić, żebyście uzbroili się w cierpliwość. Zobaczymy, czy kuracja hormonalna przyniesie właściwe efekty i może wreszcie wam się uda. To niech pan powie, co mam robić. Stanę na głowie. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Jak wam mówiłem, wraz z wiekiem kobiety zmienia się jej organizm i cykl z czasem zanika. Prawda jest taka, że kobieta powinna wykorzystać właściwy moment, by zajść w ciążę, zamiast go przekładać na inny czas. Obiecuję ci jako lekarz, że zrobimy, co w naszej mocy. Nie trać wiary. Właśnie, nie trać wiary. Chcę ci powiedzieć, że znam Mojżesa od dawna. Co? Nie chciałem tylko, byś wiedziała, że... Co?
Mówię ci, że znamy z Moisesem od dawna, to znaczy... Obaj mnie oszukiwaliście, bawiliście się mną? Nie. Gadaj wreszcie, idioto, mam dość twoich gier. Stawiam skrzynkę piwa, że Beltran nie powie Grecie prawdy. Masz. Nie chcę. Ja tam jestem pewna, że ten tchórz nic jej nie powie. Powinniśmy tam pójść i wyznać Grecie całą prawdę. Chodźmy. Słusznie. Proponuję zamienić skrzynkę piwa na lalkę. Może jednak Beltran wszystko jej powie? W końcu nie ma nic do stracenia. Zwolnijcie trochę. Mówicie za szybko. Może za długo siedziałam w Stanach i zapomniałam hiszpańskiego. Nie rozumiem, o czym rozmawiacie. Co ma piwo do jakiejś lalki i Moisesa? O co tu chodzi? Czy piękne kobiety muszą być tępe? Nie. Jest przecież Selena. Ana Jesus, Greta. To tylko Margot jest tępa. Thelma po urodzeniu bliźniaków postanowiła oddać jednego chłopca biednej rodzinie, a drugiego, czyli mnie, Ponce de Leon. Moises chce teraz połowę mojego majątku, dlatego nie chcę go znać. Ale Moises wcale nie jest taki, jak mówisz. Skąd pomysł, że chce twoich pieniędzy? Jakaś ty naiwna. Mężczyźni zawsze próbują pokazać się od najlepszej strony przy kobiecie. Ponieważ nie chciałem dać mu pieniędzy, ten łobuz próbował poderwać moją narzeczoną. Bratu nie robi się takich rzeczy. Ale ja... Nic nie mów. Bądź pewna, że jeśli zobaczysz nas w jednym pokoju, poleje się krew. Szlachetna krew, na którą on nie zasłużył. Wychodzi z ciebie cały Beltran. Dlaczego się z nim nie podzielisz? To dobry, pracowity chłopak. Nie powinieneś od niego się odwracać. Naucz się wreszcie czegoś i nie licz na mnie. Jeśli wypadnie orzeł, to idziemy na górę. Zobaczymy, jaką bajeczkę wymyślił Beltran. Rzucam. Daj spokój. Nie sądzę, by Beltran znowu oszukał Gretę. Zresztą, jaką bajkę mógłby jej teraz wcisnąć? Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale Rocío ma rację. Ten tchórz nic jej nie powie. Powinniśmy pójść na górę, dowiedzieć się, co wymyślił. Chodźmy. Co się dzieje? Co to za minę? Co jest? Nieważne. Możesz iść tam, skąd przyszedłeś. Nie masz nic do roboty? Nie powinieneś się uczyć? Bez przesady. Szofer też ma prawo wiedzieć, o co chodzi z tym Beltranem i tym, no, Moisesem. O co tu chodzi? Co z nim? Chodź, mój drogi, usiądź. Ja ci wszystko wyjaśnię. Rzecz w tym, że... Zdaje się, że chodzi o to, że ten Moises... Do licha. Może głupio pytam, ale czy ty się pakujesz, bo wyjeżdżasz? Zgadza się. Ale dlaczego? Myślisz, że to konieczne? Chodzi o twoją rozmowę z Auxiliadorą? Między innymi. Jestem już zmęczona. Mam dość tego, że wszystkie kobiety przychodzą mnie obrażać, mówiąc, że kradnę im mężów i niszczę rodzinę. Będzie lepiej, jeśli wyjdę. Poczekaj. A co z dzieckiem? Masz pieniądze, by was utrzymać? Oczywiście. Zawsze byłam kobietą niezależną. Właśnie sprzedałam swoje udziały w szklarni Jairo. Dlatego mam pieniądze na wyjazd. Zresztą sam zobacz. Tu są papiery i umowa sprzedaży. Wystarczy podpisać. Virginia zrobi przelew i mogę jechać. No dobrze, a co ze mną? Ty masz swoją rodzinę. No i?
Nie jestem w ciąży. Zostało mi tylko leczenie hormonalne albo adopcja dziecka z Naila. Skąd wiesz, że Beltran mnie oszukuje? Jak wiesz, liczą się czyny, a nie słowa, maleńka. Ale wytłumacz mi, jak on mnie oszukuje. Więc Beltran nic ci nie powiedział? Owszem, że on i Mojsesz są braćmi. Nienawidzą się z powodu spadku. Czy jest coś jeszcze, czego nie wiem? Beltran ma głowę na karku. Genialny pomysł. Jaki znowu pomysł? On mi tak powiedział, dlaczego miałabym mu nie wierzyć? Beltran cię oszukał. Mojsesz nie istnieje. On i Beltran to ta sama osoba. Co takiego? Musiałeś się wygadać. Chciałam zobaczyć jej minę, gdy to usłyszę od niego. Czemu mi to zrobiłeś? Możesz się zamknąć? Kto jeszcze o tym wiedział? Zaraz ci wyjaśnię. Nie musisz mi niczego tłumaczyć. Domyślam się, że wszyscy znali prawdę. Nawet nie chcę wiedzieć, kto mnie oszukiwał. I tak wam nie wybaczę. A Beltran jest u mnie skreślony. On nie chciał z ciebie zabić. Chciał ci udowodnić, że może być dobrym człowiekiem, jako Mojsesz. Tak mi się wydaje. Lepiej, żebym siedział cicho. A ja myślę, że to, co zrobił ten facet, jest super. Mam gdzieś twoją opinię. Mam wrażenie, że to jakiś dom wariatów. Najpierw Beltran, a potem Mojsesz. Jak o tym myślę, to włos mi się jeży na głowie i dostaję gęsiej skórki. To okropne. Zamknijcie się. Zrobimy tak. Mam gdzieś, co o tym myślić, ale Beltran nie może się dowiedzieć, że poznałam prawdę. Będziemy to ciągnąć i biada temu, kto się wygada i powie Beltranowi. Dobrze, ale po co? Nic z tego nie rozumiem. Coś mi się wydaje, że mnie oszukujecie. Ostatnio nie rzucałem kostką. Rzucałeś, miałeś trójkę. Nie zauważyłem. Ja też nie. Dzieci, obiad. Umberto, jak ci dzisiaj poszło? Dobrze. Mam pytanie. Dlaczego René i Doris nie zamieszkają z nami? Wtedy ja i Umberto dalej będziemy braćmi. Już nie mogę mówić do ciebie tato? Teraz muszę mówić panie Juan? Kto ci tak powiedział? Możesz mnie wciąż nazywać tatą. Zresztą i tak jesteś w lepszej sytuacji niż Juan Carlitos. Masz dwóch ojców i dwie mamy. Ja też mam dwie mamy. Jest przecież Ana, która jest mamą Jesusa Marcosa. Jeśli ona jest jego mamą, to jest też moją. Poza tym Oriana jest moją mamą. Masz rację. Chodźmy coś zjeść. Najważniejsze, żebyście nie zwracały uwagi na Pamelę. Ona zrobi wszystko, by odwrócić waszą uwagę od sprawy. Musicie skoncentrować się na tym, by przekonać sędziego. To dla nas najważniejsze. Maja ma rację. Nie możemy zwracać uwagi na Pamelę bez względu na to, co ona powie, by sprawić nam ból. Sędzia jest najważniejszy. To prawda. Zbyt długo Pamela wodziła nas za nos. Dzień dobry. Czemu się spóźniłyście? Przepraszam, babciu, ale właśnie się dowiedziałam, kim jest Mojsesz. Wspaniały chłopak o złotym sercu, wyglądający jak Beltran. Jest bratem bliźniakiem, który wcale cię nie kocha i chodzi mu o spadek. Gorzej. Jak to gorzej? Mojsesz to Beltran. Przebierał się za niego, by mnie w sobie rozkochać. Co wy na to? Tacy są faceci. Już nie wiem, dokąd zmierza świat. Ale mnie się wydaje, że to romantyczne. Co? Daj spokój. To prawda, Greta chce go zabić.
Nie żartuję. Serce jest bardzo delikatne, łatwo je zranić. Dlatego miłość od nienawiści dzieli jeden krok. Błędem kobiet jest to, że potrafią szybko znienawidzić. Mężczyźni z kolei są bardziej pragmatyczni. Dlatego możemy się z nimi porozumieć. Jeśli kobiety przestaną być tak sentymentalne, a mężczyźni wyrachowani, to będziemy żyć w szczęściu. I los hombres menos lógicos, todos aprenderíamos a ser más felices. Co może nam pani powiedzieć o procesie w sprawie bigami Juana Coronela? Jeśli chodzi o proces, to nie widzę żadnych problemów. Za dużo tu błędów, począwszy od składania pozwu. Złożyła go kobieta w nałogu, jej opinia jest niewiele warta. Drugą pozywającą jest studentka prawa, która nie ukończyła studiów. W takim razie, po co pani ten proces? Jestem obrońcą Juana Coronela. Tyle jeśli chodzi o mnie. Natomiast tamte panie działają w imię walki kobiet z mężczyznami. To zwykły atak ze strony kilku histeryczek, które uważają się za wyzwolone. One nie zdają sobie sprawy z tego, że wyrządzają sobie krzywdę. Kończy się na tym, że zostają same, bez mężczyzn. To wszystko. Wybaczcie. Tu masz akt sprzedaży połowy szklarni. A tu numer mojego konta, na które trzeba przelać pieniądze. Wiem, że mnie nie oszukasz. No to na mnie już pora. Żegnaj. Czy to panie złożyły pozew w sprawie kobiety nie dzielą się mężczyznami? Zgadza się. Zjednoczyły się panie, by posłać Juana Coronela do więzienia za bigamię? Właśnie po to tu jesteśmy. On nas oszukał. Najpierw ożenił się ze mną, potem wziął ślub z nią. Zgodnie z prawem to bigamia. A w tym przypadku kara wynosi od 3 do 5 lat więzienia. Mecenas Johnson twierdzi, że jesteście histeryczkami i uważacie się za kobiety wyzwolone, które chcą zrobić z tego głośną sprawę na rzecz feministek. Czy to prawda? Niech Pamela Johnson ma się na baczności. Chcemy udowodnić, jak doszło do bigamii Juana Coronela. Będziemy bezlitosne. Tu masz jeszcze dokument, w którym przekazuję kawiarnię Maya. Poczekaj. To, że masz dość mężczyzn, nie znaczy, że musisz stąd wyjeżdżać. Czasami, by zacząć życie na nowo, trzeba zerwać z przeszłością. A ja chcę zapomnieć o Elviricie Quintana, której marzyła się odrobina ciepła. Ta Elvirita umarła. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Żegnaj. Mężczyźni są mistrzami w ukrywaniu swoich uczuć. Wolą milczeć. Gdy w końcu zaczynają mówić, zaczyna się katastrofa. Dzielna dziewczyna, tak trzymać. Nic, nieważne. Nie martw się o Anę. Robi to, co uważa za słuszne. Szkoda, że nas przy niej nie ma, by ją wspierać. Jak mam jej powiedzieć, co się ze mną dzieje? Jak jej powiem, że do niej nie wrócę? Od czego mam zacząć? Dobrze, że panią spotykam. Chciałem prosić o drobną radę, zanim wejdziemy na salę rozpraw. To drobiazg. Mamy czas, mecenasie. O co chciał pan zapytać? Może spotkamy się w moim gabinecie? Będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Jak myślisz, co się tam dzieje? Przecież to jasne. Luis próbuje ją poderwać. A jeśli mu się uda? Nic z tego. Sędzia jest nieprzekupna. Zaufajmy sprawiedliwości.
Usted forma parte de este caso. Pani też jest stroną w sprawie. Kobieta nie dzieli się mężczyzną. Tak, taki jest hasło. O co tu właściwie chodzi? Czego chcecie? Czy to jakaś fundacja, stowarzyszenie? Organizacja charytatywna? Proszę wyjaśnić widzom i mnie, bo szczerze mówiąc, nie wiem, o co tu chodzi. Chcemy walczyć z bigamią w każdej postaci. W każdej postaci. To znaczy, że są różne formy bigami? Czy to znaczy, że pani też ucierpiała z tego powodu? Była pani ofiarą bigami? Tak. Boże. Mnie też to dotknęło. Jak ja byłem ślepy. Mężczyzna, z którym byłam, był żonaty, choć nie wiedziałam o tym. Skrzywdziłem Magdę. Straciłem ją na zawsze. Był jednocześnie ze mną i ze swoją żoną. Numa, powiedz mi prawdę. Powiedziałeś, że chcesz się zmienić, być innym człowiekiem. I że nie będziesz niczego przede mną ukrywał. Bądź szczery. Powiedz mi, o co chodzi z Elvirą? Pues entonces sé sincero conmigo. ¿Qué es lo que te pasa con Elvira? Me enamoré de Elvira. Zakochałem się w niej. Y ahora se me va. Ona chce wyjechać. Esa es la verdad. Taka jest prawda. Me enamoré, perdón. Pokochałem Elvirę. ¿Qué cosa? Co takiego? Wybacz mi. ¿Qué tú qué? Co zrobiłeś? Perdóname, pero es así. Wybacz. Estoy enamorado de Elvira. Kocham Elvirę, to wszystko. Eso es lo que pasa. Trzymaj to. Ale to waży. To już wszystko. Nic nie zostało. Całe szczęście. A gdzie wyjeżdżasz? Sądząc po ilości rzeczy, to chyba na koniec świata i to na długo. Gdy znajdę moją przystań, to zadzwonię, dobrze? A my możemy zadzwonić do ciebie? No wiesz, w takich męskich sprawach. Jasne. Zawsze wam coś doradzę. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Dbaj o siebie i o dziecko, Elvira. Później go przywieź. Nauczymy go grać w piłkę i baseball. Jasne. Nie wiem, jak to się stało, ani kiedy. To nie było jak w filmie. Przy winie, świecach i tak dalej. Po prostu się stało. Byłem sam. Zostałem bez rodziny. Elvira była sama w ciąży. I stało się. Nagle ja postanowiłem się zmienić. Więc to dla niej zacząłeś się zmieniać. Nie wiedziałem, kto jest ojcem dziecka, ale chciałem się nim zająć. Ona zarzucała mi, że jestem pijakiem, oszustem i nie chcę, bym to ja okazał się ojcem. Pomyślałem wtedy, że ma rację. Ja też nie chciałem, by dziecko miało ojca pijaka. Postanowiłem się zmienić. Nie chciałem być tym samym Numą Moreirą. Stwierdziłem, że jeśli się zmienię, to Elvira zaakceptuje mnie jako ojca dla swego dziecka. Nie pomyślałeś nigdy o swoich dzieciach, o Zaku, Ruti? Nie pomyślałeś o mnie, o krzywdach, jakie nam wyrządziłeś? Masz rację. Nie byłem dobrym ojcem dla naszych dzieci. Podczas gdy ty jesteś wspaniałą kobietą. Kocham cię. Jesteś przecież matką naszych dzieci. Zmieniło. Pero las cosas cambiaron, auxiliadora.
Taka jest prawda. Jestem ci wdzięczna za to, że mi to wyznałeś. Nie myślę, że mnie to cieszy. To boli, ale trudno. Co zamierzasz zrobić? Dawaj. Widziałeś? Gdzie Elvira? Pewnie już na granicy. Wyszła dawno temu. Niemożliwe, nie może być. Muszę ją powstrzymać. Oczywiście, że widziałam program. Chcę, byś mi teraz wszystko dokładnie powiedział. Właśnie po to przyszedłem, by wyznać ci prawdę. Magda ze mną zerwała. Wyrzuciła mnie z domu. Nie chce mnie znać. Powiedziała, żebym nie dzwonił i nie szukał z nią żadnego kontaktu. Zresztą widziałaś program w telewizji. Co ci jest? Źle się czujesz? Nareszcie, René. Wreszcie będziemy mogli być razem. Umberto! Chodź, tata wrócił. Gdy poznałam Juana Coronela, sądziłam, że jest wolnym człowiekiem bez żadnych zobowiązań wobec innych kobiet. Zostaliśmy więc parą. Pokochaliśmy się. Postanowiliśmy wziąć ślub, założyć rodzinę. Tak też zrobiliśmy, Wysoki Sądzie. Wprowadziłam się do jego mieszkania. Byliśmy już małżeństwem. Zaszłam w ciążę. Byłam bardzo szczęśliwa. Ale to szczęście trwało tylko do momentu, w którym... Do momentu, w którym dowiedziałam się o istnieniu Oriany. Virginio, co się dzieje z Aną? Nie wiem. Niech skoncentruje się na sędzi, tak jak radziła jej Maja. Nie powinna się rozpraszać. Jak ona ma być skoncentrowana, gdy widzi, jak zachowuje się Pamela? Mam tego dość. Nie mogę patrzeć na to, co wyprawia moja mama. Nie zamierzam tego oglądać. Wybaczcie. Wiesz, co ci powiem? Oddałbym wszystko, by móc cofnąć czas. By nie wydarzyło się to, co zrobiłem, o co masz do mnie żal. Rzecz w tym, że twój tata nie pamięta, co zrobił. Nie kłamie. To prawda. Nie pamiętam i bardzo mnie to boli. Dlatego proszę cię o wybaczenie. Chcę, byś wiedział, że jesteś dla mnie najważniejszą istotą na świecie. Jeśli mnie nie kochasz, postaram się to zrozumieć, chociaż nie będzie mi łatwo. Ale proszę, wybacz mi. Wybacz. Tylko o to proszę.
venía diciendo. Jak już mówiłam, rozwód pana Juana Coronela przeciągał się. Ha sido tardío y un poco. Nie była to prosta sprawa, ponieważ pani Oriana Ponce de León jest narkomanką i przeważnie jest pod wpływem narkotyków. Nie wie, co się wkoło niej dzieje. Śmiem twierdzić, że nawet teraz nie ma pojęcia, dlaczego znajduje się na tej sali. Pani Oriana Ponce de León wielokrotnie poddawała się leczeniu. Co ci jest, Oriana? Co się stało? Co ci jest? Jest zimna jak lód. Wezwijcie karetkę. Ja to zrobię. Wysoki sądzie, proszę o odroczenie sprawy. Sama pani widzi, to zwykły teatr. Prosiła pani, by nie robiły przedstawienia, a co one robią? Sabotują sprawę z premedytacją. Odraczam sprawę. Jestem zmęczona. Nie chcę być wciąż tą drugą. Nie chcę być zabawką. Chcę spotkać idealnego mężczyznę. Wierzysz, że on istnieje? Tak, musi gdzieś być. Dlatego muszę stąd wyjechać. Nie chcę już nikogo krzywdzić. Proszę mnie zrozumieć, pani Maja. Oddaję pani kawiarnię. Czas, bym zajęła się własnym życiem. Muszę rozliczyć się z samą sobą i swoim sercem. Rozumiem cię, Elviro. Doskonale cię rozumiem. Ostrożnie. Nie chcę, byś znowu zemdlała jak na sali sądowej. Coś ci wyznam. To, co się stało, to był spektakl. Zrobiłam to, bo Pamela osaczała Anę, a to mogło nas zniszczyć. Stąd mój występ w roli umierającej. Poza tym, tyle razy kłamałam, by pomóc Pameli, że przyszedł czas, bym kłamała, by wsadzić ją za kratki. Mówisz poważnie? Nie bądź taka zdziwiona. Zresztą mój występ nie do końca był kłamstwem. Prawda jest taka, że jestem umierająca. Wiem o tym. Chcę odejść z tego świata ze świadomością, że sprawiedliwości stało się zadość. Buenas. Witam. Torrito. Słyszałeś, tak? Wszystko słyszałeś. Tylko mnie nie bij. Beltran, chcę ci powiedzieć, że wszystko przemyślałam. Myślę, że jesteś mężczyzną mojego życia. Wilfred już się nie liczy. Poważnie? Nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy. Usiądź. Chcę cię prosić o wybaczenie. Wiem, że źle cię traktowałam, ale od dziś to się zmieni. Chcę, by to był początek związku, który będzie trwał całe życie. Moises, jesteś najbardziej seksownym mężczyzną, jakiego poznałam. Nie wyobrażasz sobie, jakie mam erotyczne sny z tobą w roli głównej. To twój telefon? Mój? Może dostałeś jakąś wiadomość? To pewnie druga komórka. To pewnie z biura. Moises, jesteś najbardziej seksownym mężczyzną, jakiego poznałam. Nie wyobrażasz sobie, jakie mam erotyczne sny z tobą w roli głównej. Greta? Greta? Co ci jest, mój drogi? Co się stało? Nic. Ay, qué rabia
Jestem taka wściekła. Zachowałam się jak idiotka, straciłam głowę, to straszne. Nie myśl o tym, uspokój się. Mamy mnóstwo pracy. Elvira odeszła i zostawiła mi kawiarnię. Spójrz, ile ludzi. Jesteśmy ugotowani. Może lepiej pomóż nam obsługiwać klientów? Ano, zajmij się tym panem. Robi się. Ależ ty jesteś bezczelny. Jak śmiałeś tu przyjść po tym, co wyprawiałeś cały dzień z Pamelą? Powiedz mi jedno, czy ty jesteś zazdrosna? Zazdrosna, ja? Chciałbyś, żebym była o ciebie zazdrosna? Uważam, że to dobrze, że jesteś zazdrosna. To dla mnie pociecha, to znaczy, że wciąż mnie kochasz. Kocham cię? Tak, kocham, na zabój. Za to, że jesteś draniem, bigamistą i zdrajcą. Czemu nie powiesz mi tego, patrząc w oczy? Powiedz mi, że nic do mnie nie czujesz, że mnie nie kochasz. Na pewno wiesz, gdzie jest Elvira. Przyjaźnijcie się. Przyszła się z tobą żegnać. Musiała ci powiedzieć. Przestań się mnie czepiać. Nie powiem ci, gdzie pojechała moja przyjaciółka, dopóki mi nie powiesz, czemu jej szukasz. Przepraszam, że się wtrącam. To nie moja sprawa. O co chodzi z Elvirą? Szukam jej, bo chcę jej powiedzieć, że ją kocham i nie chcę, by wyjeżdżała z moim dzieckiem. Chcę jej powiedzieć, że jest kobietą mego życia i chcę się z nią ożenić. Dlatego jej szukam i chcę, byś mi pomogła. Wystarczyło powiedzieć, że chcesz być z Elvirą. Powiedziała, że jedzie w głąb kraju. Odsuń się, wciąż pachniesz Pamelą. Jak śmiesz zbliżać się do mnie po tym, jak cały dzień się z nią obściskiwałeś? Powinieneś się wykąpać. Zachowujesz się właśnie tak, jak ona chce. Na tym polega jej strategia. Będzie uderzać w twoje słabe punkty. Najpierw cię osłabi, a potem zaatakuje i zniszczy w sądzie. Taki jest jej plan. Rozumiem, że ci się to podoba. Mówi ci o nim do ucha, przytula się. Wyglądałeś na zachwyconego. Musisz zrozumieć, że nie mogę postępować inaczej. Muszę zrobić wszystko, by ona sądziła, że jestem po jej stronie, że gram w jej drużynie. Nie mogę jej powiedzieć: Pamelo, nie krzywdź Anny, bo jest kobietą, którą kocham i robimy wszystko, by cię zdemaskować. Zrozum to. Wcale ci o to nie proszę. Rozumiem, że taki masz plan. Rób, co chcesz. Dla ciebie zrobię wszystko. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zazdrosna. Nie muszę niczego rozumieć ani akceptować. Nie mam ci nic do powiedzenia. Masz rację, twoje oczy mówią wszystko. Beltran, sama już nie wiem. Dlaczego nie wybrałam cię od razu? Jesteś ideałem mężczyzny. Jak mogłam być taka ślepa? A tak w ogóle to... Mam do ciebie prośbę. Jasne, cokolwiek zechcesz. Pójdź do swojego mieszkania i poszukaj pierścionka, który chciałeś mi dać tamtego wieczoru. Chcę, byś mi go ofiarował na uroczystej kolacji. Zapewniam cię, że tym razem powiem tak. Znajdziesz nową pracę. Poza tym jest jeszcze stypendium, o które prosiłaś. Jeśli ci je dadzą, nie będziesz musiała pracować. Poświęcisz się nauce. Sprawdziłaś w internecie, jak się sprawy mają? Muszę pójść do ambasady Hiszpanii. Pani Maja powiedziała, że będzie nam płacić, dopóki ktoś inny nie przejmie kawiarni. Pogadam z tatą, może on będzie zainteresowany. Nie, kochanie. Tata odszedł. Gdzie ona jest? To bardzo pilne. Mamy tu faceta, który jest zakochany po uszy i koniecznie chce jej to powiedzieć. Jeśli jest w łazience, to poczekamy, aż wyjdzie. Prawda? Chwileczkę, nie rozumiem, o kogo wam chodzi. O Elviritę.
Ten facet, który jest trochę stuknięty, potrafi być draniem. Jest nieodpowiedzialny. Ale zobaczył światło w tunelu. Olśniło go i postanowił się z nią ożenić. Ciekawe jak. Elvira wyjechała. Mamo, robiłaś co mogłaś, próbowałaś. Takie jest życie. Nie przejmuj się. Wiem, kochanie. Robiłam, co mogłam. Widocznie za mało. Faktem jest, że nie ma się co zastanawiać nad tym, co by było, gdyby. Widzisz, Ruti, teraz postrzegam się jako kobietę, która potrafi stawić czoło przeciwnościom losu. Potrafi przegrywać z honorem i która poradzi sobie w życiu. Słusznie, mamo. Nie chcę patrzeć, jak się poddajesz. Musisz walczyć. Masz rację. Raz się przegrywa, raz się wygrywa. Tym razem przegrałam, ale i wiele razy wygrałam, walcząc o wasze i swoje dobro. Może to oznacza początek nowego życia? Może czas zacząć od nowa? Muszę zacząć nowe życie. Obiecuję, że zrobię wszystko, by nie poddać się przeciwnościom losu. Już wiem. Chodzi o Beltrana. Jasne. Padł jak śliwka w kompot. Uwierzył we wszystko. Teraz pozostało nam czekać, aż zjawi się Moises. Ciekawe, co zrobi Beltran. Poczekaj, bo nie wiem, o co ci chodzi. Możesz mówić trochę wolniej? Wiesz, ja mieszkałam tyle lat w Nowym Jorku, że trochę zapomniałam hiszpańskiego. Czy ta kretynka musiała zamieszkać akurat ze mną? Nie uwierzysz, co się stało. To okropne. Nie mam nastroju na przyjęcia. Idźcie stąd. Chwileczkę, pozwól mi powiedzieć. Nic z tego, ja wszystko opowiem. Wy wszystko poprzekręcacie. Rzecz w tym, że... Chodzi o to, że Elvira... Czy ona tu jest? To sprawa życia i śmierci. Muszę znaleźć Elvirę. Chcę jej powiedzieć, że ją kocham i że chcę się z nią ożenić. Nie lepiej było wynająć ciężarówkę na przeprowadzkę? Tak to jest, gdy człowiek postanawia zmienić swoje życie. To wygląda, jakby pani wyjeżdżała na zawsze. Zostawiam tu wszystko. Zabieram tylko wspomnienia i coś, co należy tylko do mnie. Historia hacia el delirio. Yo pensando que era amor y estoy sin ruta y sin alivio. Yo pensando que podía jugar con cada sentimiento. Hoy perdí la verdad y me ha llevado este tormento. Nunca te has topado con alguna como yo, con alguien como yo que te muestre que el amor no es un oficio. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Michał Marota. Czytał Marek Lenek.